Zima jest takim czasem, kiedy można sobie pozwolić po pierwsze na wyciszenie, po drugie niekoniecznie musimy biegać zimą w maratonach. Ja jestem przeciwniczką dużych wysiłków fizycznych. Myślę, że czytanie jest doskonałą metodą na uruchomienie tej energii, energii umysłowej. Polecam Państwu na długie zimowe wieczory fantastyczną literaturę, która została napisana dawno temu i dzisiaj wraca do łask czytelniczych. Profesor Stoner, książka, której w Polsce nikt do tej pory nie zauważył, a ona dzisiaj ma na kilkanaście języków tłumaczenia i to prawie 20 lat po śmierci autora, a została napisana pod koniec lat 60. I druga książka to napisała autorka angielska w 35 roku, Ivy Compton Barnett, książka Dom i jego głowa. Jest to doskonała satyra na życie rodzinne, na takie piekiełko darwinowską walkę o przetrwanie. Francine Proust, która napisała bardzo, bardzo dobre posłowie do tej książki, mówi, że właściwie Darwin nie musiałby jechać na ziemię ognistą i robić tam badań. Wystarczy, jakby przed takiej był gościem na śniadaniu świątecznym w takiej wiktoriańskiej rodziny. Ja mogę dodać, nie tylko wiktoriańskiej. Trudno mi nawet po prostu w tej sytuacji zachęcać Państwa do czytania książek, bo po prostu ja sobie nie wyobrażam życia bez literatury. Książki, które chciałem polecić, one wszystkie dotyczą w przeciwny sposób literatury. Karl Ove Knausgård, Moja walka, to jest bardzo interesujący przypadek literatury, która szczegółowo opisuje rzeczywistość. Fenomenem tej książki jest to, i dlatego porównuje się ją z Proustem w poszukiwaniu straconego czasu, że bardzo precyzyjnie wgryza się jakby w materię życia, codzienności, ale nie tylko nie nuży, ale i zachwyca. Bohumil Hrabal, Zbyt głośna samotność, jest w pewnym sensie jakąś taką parafrazą, jakby powiedzieć, autobiografii, czy jakąś taką fantazją na temat jego własnej biografii, biografii tej bardziej intelektualnej, biografii duchowej, fantazją na temat książek. Są takie książki, które przez pierwszych parę linijek nie są w stanie nas zainteresować i potem się rzeczywiście z nimi, nad nimi się męczymy tygodniami, czasami nawet miesiącami, a są też takie, które bierzemy do ręki po prostu przypadkowo i czytając, otwierając na którejkolwiek stronie, nagle jesteśmy w ten świat wciągnięci i nie mamy ochoty przerwać, przez to spóźniamy się na przykład na autobus albo do pracy, albo na spotkanie ze znajomymi. To znaczy, że ta książka to jest właśnie ta, z którą powinno się zacząć przygodę.